Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ci godni księża, moi drodzy, jesteśmy świadkami bardzo wielkiej tajemnicy, tajemnicy odwiecznej miłości Pana Boga do nas. Ty, droga Agnieszko, miałeś wielki zaszczyt spotkać tą miłość od samego początku Twojego życia poprzez niesłychany przywilej, że Pan Bóg dał Tobie rodziców i rodzinę, gdzie otrzymałaś łaskę, otrzymałaś prawdę, otrzymałaś światłość i otrzymałaś przykład. Otrzymałaś tak naprawdę tylko nic więcej, nic mniej niż samą miłość Pana Boga, która przecież jest zawsze przyczyną wszelkiego dobrego, które znajduje się w człowieku, a zwłaszcza w Twojej rodzinie. I w ten sposób Pan Bóg Tobie powiedział przez Twoich rodziców, a także później dzięki wyborowi Twoich rodziców, przez Twoich nauczycieli w naszej katolickiej szkole. I wiesz bardzo dobrze, że tutaj na ziemi jesteśmy tylko bardzo krótki czas i mamy tylko jedną robotę, aby przygotować się do prawdziwego, wiecznego życia w wiecznej Ojczyźnie. A tutaj na ziemi mamy wypełnić wolę Pana Boga i dokładnie ta wola Boga również jest niczym innym niż miłować. I tak Pan Bóg torował wszystkie ścieżki Twojego życia, przygotować siebie do tego momentu, gdzie teraz jesteś, kiedy wybierasz stan małżeństwa. To zawsze pamiętaj, wszystkie ludzkie sprawy to są tylko, że tak powiem, drugorzędne przyczyny, narzędzia, które Pan Bóg używa, aby sam przemówić do ciebie przez to wszystko. To Pan Bóg dał tobie Twojego narzeczonego i małżonka za chwilę, to Pan Bóg Tobie dał wszystko. I z tego powodu w dniu małżeństwa pierwszy, że tak powiem, pierwszy gest Twojego serca to podziw. Podziw wobec niezbadanej opatrzności Pana Boga, który tak bardzo Ciebie kochał i nas kocha. A teraz doświadczając Twoją przeszłość jako wyraz miłości Bożej, mimo Twoich umowności, mimo Twoich upadków, mimo tego wszystkiego, co u nas wszystko zablokuje i blokuje ten dopływ tej światłości, tej miłości, jednak On miłosiernie ciągle podnosił Ciebie. I podnosi Ciebie teraz właściwie do tego stanu, że możesz po Twoim chrzcie, po Twoim bierzmowaniu otrzymać kolejne, albo raczej dać kolejny sakrament. Sakramentom tutaj otwierają się, że tak powiem, śluzy miłości Pana Boga w niesłychany sposób. Tym razem jednak odnośnie do tego, co będzie. Twoja przyszłość to jest również pod znakiem miłości. Chciałbym oczywiście doprecyzować, że nie chodzi tutaj o jakąś zawiłą, powierzchowną, ludzką, tak zwaną miłość, jakieś przelotne uczucia. Chodzi tutaj o prawdziwą, istotną miłość, która tak naprawdę nie przychodzi od naszego ułomnego serca, ale jest nam dana od samego Pana Boga. To miłość Boga została rozlana w Twoim sercu, w naszym sercu przez Ducha Świętego, który został nam dany. I tą miłością przychodzącą od Boga, która jest uczestnictwem w Bożej miłości, tą miłością masz teraz miłować. I ta miłość, jak wiesz bardzo dobrze, jest miłością Chrystusa do swego Kościoła. I tak masz właściwie jako oblubienica. Oblubienica oddaje swe życie oblubieńcowi, oblubieńcy. Jak Kościół żyje dla Chrystusa, przez Chrystusa w Chrystusie, w taki sposób masz kontynuować Twoją miłość do Chrystusa, do Twojego źródła miłości, przez Twoją miłość do Twoich, do Twojego współmałżonka i
jeśli Bóg daje do Twoich licznych dzieci. A więc to droga bardzo jasna, przeznaczona. Cokolwiek będzie, to będzie pod znakiem miłości. Ale jeśli będą trudy, a jeśli będą problemy, a jeśli będą trudności, jeśli będą cierpienia, akurat to jest właściwie największy wyraz miłości. Czy nie wiesz, że ta miłość Chrystusa wyraża, że przede wszystkim w Jego śmierci na krzyżu? Kiedy kapłan błogosławi za chwilę wasze małżeństwo, tą umowę, która was zjednoczy w niesamowity sposób, umową, którą tak Pan Bóg sam założył na początku świata i podnosił na stopień i na godność sakramentu, to błogosławieństwo jest przez znak krzyża. I ten krzyż, tak naprawdę, to wiesz bardzo dobrze, ten krzyż będzie udziałem naszym wszystkich, ale tym razem będzie dla ciebie źródłem niesamowitych łask dla siebie, bo masz stać się świętą, będąc świętą żoną i matką, a będzie źródłem łask dla twoich. Każdy krzyż, każda trudność, każde cierpienie, które ciebie spotyka w drodze życiowej, w małżeństwie, z cienki miłości Chrystusa obraca się od tego, co właściwie świat nazywa fatalne, do wyrzucenia, do przeklęcie, tak naprawdę odwraca się wyraz największej miłości. W ten sposób udowadniasz twojemu małżonkowi, twoim dzieciom, że rzeczywiście kochasz ich. Bo miłość nie polega na pięknych tylko słowach. Nie polega nawet na wspaniałych pocałunkach. Miłość polega na czynu. I przede wszystkim nie ma więcej miłości niż cierpieć i życie oddać dla im umiłowanych, mówił Pan Jezus Chrystus. Więc cokolwiek się ciebie spotyka, wszystko będzie pod znakiem miłości. Więc tak naprawdę nie jest tak bardzo ważne, co dokładnie robisz. Jakie czynności, czy będziecie bogaci, czy raczej ubodzy, skromni, czy będziecie w całym życiu po prostu zawsze zdrowi, czy czasem trochę chorzy. Cokolwiek nie będzie. To, co jest, jest najważniejsze za tym wszystkim i to jest ta łaska dzisiejsza, ta miłość Boga, która przenika wszystko i która ponosi wszystkie najbardziej banalne rzeczy tego życia, tego codziennego życia, do stopień niesamowitych wartości, wiecznych wartości. W ten sposób, droga Agnieszko, obejmuj właściwie twój obowiązek, obejmuj twojego przyszłego męża i obiecuj Panu Bogu, że chcesz do końca życia żyć w tej miłości od Boga pochodzącego i do Boga wracającego. Pozwalam kilka słów właściwie mówić do naszych wiernych języka angielskiego, z których większość ogląda teraz właściwie tą ceremonię, niż uczestniczy. Dear Louis, it's a great moment of your life. You have been chosen by God to come here at this moment. Nothing is by chance. God's providence takes us all moments of our life. God's providence leads us. God's providence, and you can say it's just a miracle made that you happen to be here, living in a completely other country, other continent. There, so you see that what God provides always happens. You followed God's providence. You followed the inspiration to find this, your future wife. And you followed it, and you were faithful. One point after the other, you were shown that this is maybe the way. You prayed, and you followed. This is a sign what we have, the symbol what we have to do all our life. In our life, we have to follow God's providence. And so you see that you find yourself here with an immense responsibility. You will be the husband of your wife and the father of your family. And as that, you will receive now the necessary graces which you need absolutely in order to be faithful to this obligation. But this obligation, which seems to be a terrible contract that you have to live all your life long with only this woman, and live all, maybe all your life long with all that what you promised today, and life is very banal,
Life is very cruel. Life is very, very prosaic. But what in this life makes everything great and everything noble and everything outstanding and absolutely above all these earthly banalities is God's love. It's that what you receive today in a special way. You receive a sacrament. The sacrament is exactly God's love who established to put into your two hearts in order to unite yourself. And at this moment, something happens incredibly. All what is so mean in our life, all what is so nothing in our life becomes incredibly great because it will be full of love. This love you have not from your own poor, silly heart. You have this love from the heart of Jesus. And that you must always remember. Therefore, in your life, you have just one chance. If you want to be a good husband, go to St. Joseph. As she wants, Agnes wants to be a good wife, she goes to Our Lady. And both you go to the heart of Jesus. From this heart, you receive every day anew all the graces you need. This love you need in order to stand all the difficulties. And difficulties will be. Our life on earth, dear Louis, is a way of the cross. And if you have not in mind that the end of the way of the cross is everlasting union, in everlasting love, in God, in heaven, then you have missed the point. You will not stand. You will fail on this hard, hard way, steep way which leads to heaven. But if you have that in mind, if you keep your Catholic faith, if you keep that what you have received now and you received by and through your wife and your family and you together, then you will not only have the great vision to be always on the way to heaven and to be always on the way to eternal happiness, but you will take also the means. And the means are just to go every day, whatever will come, sufferings, joys, hardships, or easy life. Whatever will come, everything will be done with that love God gives you now. So be aware, when the priest will bless your marriage, then God's grace will overwhelm your both hearts and fill them with such a power which leads you all your life long. This moment of your marriage is a moment of eternity, a moment of everlasting graces. Be faithful to this grace. What you promise now, you will promise every day. And if you keep your promises, you will be not only a good father and a good husband, but you become a father who is holy and a husband who has fulfilled his task. God has assigned him on earth, and so both you will go with your hopefully many children to heaven. Amen. In the name of the Father and of the Son, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ich bin Jesus Christus.